Dzień dobry. Za nami wrzesień. Bardzo gorący miesiąc i to nie tylko ze względu na temperaturę. W rządzie doszło do sporu pomiędzy koalicjantami. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrolę pracowników na home office. Skrócono okres kwarantanny. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Powrócono także do pomysłu opodatkowania umów cywilnoprawnych, o czym oczywiście pisaliśmy na naszych stronach. A o czym jeszcze ciekawym pisali eksperci Grant Thornton na stronach Poradnik HR, Księgowość jest sexy oraz w głównej stronie Grant Thornton? Ja nazywam się Katarzyna Doktor i zapraszam Ciebie na Flash News, w którym podsumujemy miniony miesiąc. Zapraszam. A oto wybrane artykuły z blogu Poradnik HR. W Grant Thornton doskonale wiemy i rozumiemy, że potrzeba zawodowego rozwoju jest jednym z kluczowych oczekiwań każdego pracownika. Nasze koleżanki, wspaniałe pasjonatki kadr i płac, przygotowały kolejny już zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego, korzystając z własnej wiedzy, umiejętności oraz chęci pomocy innym. Serdecznie zapraszam do bezpłatnego pobierania i udostępniania. Do tej pory okres kwarantanny u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby, wynosił 14 dni. Jednak zgodnie z paragrafem 5 ustawy 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 1 września 2020 roku okres ten został skrócony do 10 dni, począwszy od 2 września bieżącego roku. Szczegóły podaje Monika Rosa. Czy pracodawca może kontrolować służbową pocztę swoich pracowników? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Warto wiedzieć, bowiem za naruszenie przepisów pracownicy mogą złożyć skargę do UDO w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych. Rzeczywistość, w której przyszło nam żyć, cechuje się ogromną zmiennością. Na naszych oczach dochodzi do spektakularnych przeobrażeń rzeczywistości. Zjawisko światowej pandemii znacząco przyspieszyło przemiany i postęp technologiczny. Jakie zatem będą kompetencje przyszłości? Jak bardzo będziemy musieli zmienić swoje koncepcje kariery, wykształcenia czy też życia rodzinnego, by odnieść sukces? Zapraszam do lektury cyklu publikacji autorstwa Wojtka Chromika – Kompetencje przyszłości. Państwowa Inspekcja Pracy zaczyna kontrolę pracowników na home office. Za wykazanie nieprawidłowości sąd może nałożyć karę do 30 tysięcy złotych. Z czego wynikają kontrole PIP pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalne? Co będą kontrolować pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy i czy trzeba wpuścić kontrolera do domu? Szczegóły wyjaśnia Dorota Czekała. Zapraszam do lektury. Ostatnio dyskusje na temat opodatkowania umów cywilnoprawnych rozgrzewały opinię publiczną do czerwoności w 2019 roku. Rząd wycofał się z tego pomysłu, prawdopodobnie mając na uwadze m.in. kalendarz wyborczy. Jak podał resort rodziny 14 września bieżącego roku, rząd wrócił do rozmów na ten temat. Czy rząd oskładkuje umowy zlecenia od 1 stycznia 2021 roku? Szczegóły podaje Honorata Zakrzewska-Krzysi. COVID-19 zupełnie zmienił podejście do pracy. W krótkim czasie od ogłoszenia epidemii wielu pracodawców zdecydowało się przenieść swoich pracowników do pracy zdalnej. Obecnie wiele firm ze względu na sytuację epidemiczną łączy pracę stacjonarną ze zdalną. Hybrydowy model pracy to bardzo popularne rozwiązanie także wśród samych pracowników. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to musi zostać odpowiednio uregulowane wewnętrznej dokumentacji firmy. Szczegóły na ten temat podaje Monika Rosa. Monika Smulewicz, partner i dyrektor zarządzająca Grant Thornton, komentuje przyjęty w dniu 15 września projekt ustawy Rady Ministrów określający wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku. Jak podniesione płace minimalne wpłyną na rynek pracy? W jakich zawodach pracownicy mogą trafić do szarej strefy? W jakich branżach spowoduje wzrost cen towarów i usług? Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Decyzja co do dalszych losów nadpłaty należy do płatników. Jak uzyskać zwrot napłaconych składek ZUS za kwiecień i maj 2020? Zapraszam do lektury. Ze względu na coraz większą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-19, pracownicy i pracodawcy zastanawiają się, co mogą zrobić, gdy jeden z pracowników wykazuje objawy zakażenia wirusem. Czy w takiej sytuacji pracodawca może skierować pracownika na test obecności koronawirusa? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało stanowisko w tej sprawie. Szczegóły podaje Monika Rosa. A oto wybrane artykuły z blogu Księgowość jest sexy.
Rada Ministrów podjęła decyzję, że ze względu na pandemię COVID-19 powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%, który miał nastąpić w 2021 roku, zostaje odroczony. Powrót do obniżonych stawek VAT został uzależniony od dobrej kondycji budżetu. 7 września prezes Banku Gospodarstwa Krajowego podczas konferencji prasowej poinformował o starcie programu gwarancji faktoringowych uruchomionych przez BGK wspólnie z faktorami, bankami i firmami faktoringowymi. W ramach tarczy antykryzysowej Bank Gospodarstwa Krajowego wesprze przedsiębiorców ze wszystkich branż bez względu na wielkość prowadzonej działalności, zabezpieczając do 80% wartości limitu faktoringowego. Jakie są kluczowe założenia programu gwarancji faktoringowej oraz jakie warunki trzeba spełniać, żeby skorzystać z programu? Szczegóły znajdziecie na naszym blogu. 5 września na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Poza tym, że nowela ma wprowadzić już niebawem opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT oraz szereg innych zmian, ma dotyczyć także modyfikacji istotnych reguł opodatkowania w formie ryczałtu. Jakie zmiany będą dotyczyły opodatkowania w formie ryczałtu? Szczegóły znajdziecie na naszym blogu. Nowe obowiązki i potencjalne kary dla ponad 4000 firm reprezentujących branżę telekomunikacyjną, producentów sprzętu IT i oprogramowania oraz administrację. Już od 21 grudnia branża telko wejdzie do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, a dostawcy sprzętu IT i oprogramowania będą musieli sprostać nowym przepisom. Jakim? W związku z pandemią koronawirusa, tarcza antykryzysowa, zwana tarczą 4.0, pozwoliła na wydłużenie niektórych ustawowych terminów dla podatników. Niektóre upływają już wkrótce. O czym należy pamiętać? Zapraszam do lektury. Resort finansów planuje udostępnić 3 bezpłatne narzędzia umożliwiające wykonanie obowiązku w związku z przygotowaniem i wysyłką nowego JPK VAT, łączącego ewidencję i deklarację VAT. Co to za narzędzia? Szczegóły na naszym blogu. Biała lista podatników VAT została wdrożona do polskiego porządku prawnego 1 września 2019 roku. Ma uszczelnić system podatkowy oraz przyspieszyć weryfikację danych o podmiotach gospodarczych. Mimo że wykaz podatników odnosi się do podatku od towarów i usług, to jego wdrożenie wpłynęło również na podatek dochodowy. Zaczął obowiązywać szereg rygorystycznych uregulowań dotyczących realizacji płatności między przedsiębiorcami. Szczegóły podaje Izabela Wasilewska. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym rozwiązaniem – statusem podatnika bezgotówkowego. Ma on uprawnić do szybkiego zwrotu VAT. Jak zapewnił wiceminister finansów, nowe przepisy mają być gotowe na początek przyszłego roku. Prezydent Andrzej Duda 22 września podpisał tzw. drugą tarczę turystyczną. Co zakładają przepisy ustawy? Na co mogą liczyć przedsiębiorcy i sami turyści? Szczegóły podaje Honorata Zakrzewska-Krzyś. 24 września bieżącego roku resort rozwoju poinformował, że otworzył nabór wniosków w ramach polityki nowej szansy dla firm mających finansowe kłopoty, znajdujących się w trakcie restrukturyzacji czy stojących w obliczu likwidacji. Jakie instrumenty wsparcia czekają na przedsiębiorców i gdzie można składać wniosek? Szczegóły znajdziecie na naszym blogu. Zapraszam do lektury. Na poniedziałkowej konferencji premier i minister finansów zapowiedzieli szereg rozwiązań dla biznesu, które mają zapewnić pożądany zastrzyk finansowy. Jakie to rozwiązania? Szczegóły znajdziecie na naszym blogu Księgowość jest sexy. A teraz zapraszam Was na główną stronę Grant Thornton, gdzie w ubiegłym miesiącu ukazało się wiele ciekawych publikacji. Czy Twoja firma jest gotowa na drugą falę koronawirusa? Chyba żaden plan audytu opracowany na koniec 2019 roku nie brał pod uwagę możliwości zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, jaką jest pandemia COVID-19. W jej obliczu wiele ryzyk, które wcześniej wydawało się mało istotne, nabrały dużo większego znaczenia dla organizacji. Zapraszam do zapoznania się z purpurowym informatorem, z którego dowiecie się m.in. co może pójść nie tak, na co należy potencjalnie zwrócić uwagę. Zastanawialiście się, jakie zawody są odporne na kryzys na rynku pracy? Jak przez COVID-19 zmienił się rynek pracy w Polsce, choćby w sierpniu tego roku? Jakich tendencji możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach? Grant Thornton wraz ze swoim technologicznym partnerem Element stara się zgłębić ten temat swoim cyklem raportów Rynek pracy w czasie COVID-19.
Jak zatem wyglądała sytuacja w sierpniu bieżącego roku? Zachęcam do zapoznania się z najnowszym raportem. Pracujesz za granicą i jesteś polskim rezydentem podatkowym? Od 1 stycznia 2021 roku czekają Cię zmiany. W obowiązującym stanie prawnym Polak, który wyjechał do pracy np. do Wielkiej Brytanii i uzyskuje tam jedyne dochody, tam też płaci podatek dochodowy. W Polsce w takiej sytuacji nie musi w ogóle płacić podatku z tego tytułu, bo korzysta z tak zwanej ulgi abolicyjnej. Od nowego roku rząd chce tę sytuację zmienić. Których zawodów najbardziej dotknie likwidacja ulgi abolicyjnej? Jaką kwotę podatku trzeba będzie opłacić? Szczegóły na ten temat podaje Joanna Ogórek. Minister finansów jak mantrę powtarzał: nie będzie nowych podatków. Zapomniał jednak dodać, że nie wyklucza to możliwości objęcia już istniejącym podatkiem CIT grona około 40 tysięcy polskich spółek. Ale na tym nie koniec. Filip Harkiewicz komentuje, jakie będą kluczowe zmiany w podatkach CIT, PIT i ryczałcie na 2021 rok? Na czym polega opodatkowanie spółek komandytowych, a jak to jest w przypadku spółek kapitałowych? Więcej na ten temat przeczytacie także w artykule partnera z Departamentu Doradztwa Podatkowego Grant Thornton Grzegorza Szysz. Spółki komandytowe podatnikiem CIT od 2021 roku, 10 kluczowych wniosków z analizy projektu ustawy. Oraz na blogu Księgowość jest sekcji w artykule Honoraty Zakrzewskiej Krzyść. Zapraszam do lektury. Polska jest dla zagranicznych inwestorów coraz lepszym miejscem do inwestowania. Międzynarodowi inwestorzy pozostawiają w polskich spółkach już prawie połowę wypracowanego nad Wisłą dochodu. Jak wygląda skłonność zagranicznych firm w Polsce do reinwestycji? Jak zmieniło się to w ostatnich latach? Co można zrobić, aby stopa reinwestycji rosła? Zapraszam do lektury najnowszego purpurowego informatora Reinwestycje zagraniczne w Polsce. W minionym roku w polskiej cyberprzestrzeni zarejestrowano o 73% więcej incydentów bezpieczeństwa w porównaniu do 2018 roku. Jednym z najczęściej występujących cyberzagrożeń jest phishing, który stanowi ponad połowę, czyli 54,2% wszystkich cyberincydentów w Polsce. Zapraszam zatem do lektury artykułu partnera Radosława Kaczorka, w którym autor wyjaśnia, czym jest phishing i do jakich skutków może doprowadzić. Specyfika pracy księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Jak mawiał bowiem Benjamin Franklin, na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Dzielimy się zatem kalendarzem pomocnym w codziennej organizacji pracy, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami. Pobierz nasz kalendarz na październik, dzięki któremu nie przeoczysz żadnej istotnej daty i w terminie rozliczysz swoje podatki. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Zachęcam Was do cyklicznego odwiedzania naszych stron. Tam codziennie znajdziecie masę ciekawych informacji. Ze względu na to, że koronawirus nie odpuszcza i ciągle przybywa nowych zachorowań, proszę dbajcie o siebie. I zapraszam Was na kolejny Flash News. Do zobaczenia.